będą terminy, których będę używał podczas tej prezentacji. Pewni z Was będą je znać, dla innych będzie to pierwszy raz, więc omówię je tutaj. Pierwszym jest Biblia Hebrajska. Zasadniczo tym, czym jest Biblia Hebrajska, to Biblia, która była używana przez Żydów w starożytności. I zasadniczo są to te same księgi, które są dziś w protestanckim Starym Testamencie, ale ich układ był inaczej zorganizowany. I ten termin 22 księgi będzie się później pojawiał w tej prezentacji, ponieważ jest to ważne. I te 22 księgi, które używali, są zasadniczo tymi samymi księgami, które są dziś w protestanckim Starym Testamencie, które w naszym ułożeniu ma 39 ksiąg. Różnica polega na tym, że Żydzi zorganizowali ułożenie tych ksiąg w inny sposób. Dla przykładu, 12 proroków mniejszych, którzy są w naszym Starym Testamencie, oryginalnie byli wcześniej zorganizowani w pojedynczej księdze. Jeżeli spojrzycie na protestancki lub rzymskokatolicki Stary Testament, są one pojedynczo, jak Ozeasza i Malachiasza i Zachariasza. Są ułożone pojedynczo, ale w Biblii hebrajskiej byłyby razem na jednym zwoju. Drugi termin, który usłyszycie, to słowo deutrokanon lub drugi kanon. To jest to, co to znaczy. I jest to 7 dodatkowych ksiąg, które są w rzymskokatolickim Starym Testamencie, tak samo jak prawosławnym i innych Bibliach, które nie są w protestanckich Bibliach. Są to księgi jak Syrach, Mądrości, pierwsza i druga Machabejska, a nawet greckie dodatki do Estery i Daniela, które nie są w naszej księdze Daniela i Estery. Nasze są mniejsze od tego, co jest w kanonie deutrokanonicznym. I ten termin deuterokanon nie istniał nawet do XVI wieku. Został utworzony w odpowiedzi na protestancką reformację. I nawet przedtem, nawet rzymscy katolicy odnosili się do tych ksiąg jako apokryfy, który jest trzecim terminem, który się tutaj pojawia. I apokryf jest zasadniczo wszystkim innym. To księgi takie jak pierwsza Ezdrasza, trzecia i czwarta Machabejska, modlitwa Manasesa, pierwsza Henocha i inne. I pewne z tych ksiąg pojawią się później. Dlatego teraz o nich wspominam. Więc na podsumowania. Biblia hebrajska, księgi protestanckiego Starego Testamentu, takie same, jakie są w naszych Bibliach. Deuterokanon to te 7 dodatkowych ksiąg, a pokryw zasadniczo wszystko inne. Oczywiście, różne Biblie, jak wspomniałem wcześniej, mają w sobie różne księgi. Jeżeli jesteś protestantem, masz 66 ksiąg, 39 w Starym Testamencie, 27 w Nowym. Rzymscy katolicy mają te dodatkowe 7 ksiąg i greckie dodatki do Estery i Daniela. 46 w Starym Testamencie i 27 w Nowym. Prawosławni mają nawet więcej i oni nawet wszyscy nie zgadzają się między sobą. Mają od 75 do 77. Jeżeli jesteś greckim prawosławnym, masz mniej. Jeżeli jesteś rosyjskim lub gruzińskim prawosławnym, masz więcej. I największą Biblię mają orientalni ortodoksi, konkretnie etiopscy ortodoksi. Mają największą, mają w swoich Bibliach 81 ksiąg. I ironicznie, mają w nich nawet pisma Józefa Flawiusza w ich Nowym Testamencie, co jest zadziwiające, ponieważ Józef Flawiusz nie był chrześcijaninem, nie był wierzącym Żydem, ale to jest w ich Nowych Testamentach. Ale będziemy mówić o tym później. Ale pomimo ich różnic, to co zauważycie, są dziesiątki różnych tradycji, które mają różne księgi i żadna z nich nie ma dokładnie takich samych ksiąg. Żadne z tych tradycji nie są dokładnie takie same. Więc nie możemy pójść do jednej tradycji i zapytać ich, jakie księgi należą do Biblii, ponieważ każda powie nam coś innego. Protestanci powiedzą, jest tylko 39, rzymscy katolicy powiedzą, jest tylko 46 i tak dalej i dalej. Ale jaka jest rzecz, kiedy patrzycie na to, w której wszyscy z nich się zgadzają? W czym oni wszyscy się zgadzają? W Nowym Testamencie. Dokładnie. Wszyscy mają te same 27 ksiąg. Więc kiedy patrzycie na Nowy Testament, wobec którego każdy się ze sobą zgadza, to z nich możemy się dowiedzieć, co należy do Starego Testamentu. Ponieważ one wielokrotnie cytują Stary Testament. I to jest coś jako młody 13-letni ministrant. Zauważyłem po raz pierwszy. Moja rodzina miała dwie Biblie w swoim domu, które posiadam do dziś. Mam większą rzymskokatolicką Biblię, New American Version mojej babci i Biblię Gideonkę, która jest Biblią protestancką. I poza różnicą kolorów, co dostrzegacie w różnicy między tymi Bibliami? Grubość. Ich grubość. Jedna jest większa, a druga jest mniejsza. Więc od razu pomyślałem sobie, czy są dwie Biblie? I zacząłem je przeglądać. To jest to, co lubię robić. Lubię sprawdzać rzeczy. Zacząłem dostrzegać, że są księgi w mojej rzymskokatolickiej Biblii, których nie było w mojej protestanckiej Biblii. I to jest to, co dało mi naprawdę do myślenia. Po tym, jak nawróciłem się na protestantyzm, to zacząłem to badać nawet dalej. Jimmy Akin,
który jest starszym apologetą, Catholic Answers. I dla tych z was, którzy nie wiedzą, co to jest, Catholic Answers to rzymskokatolicka posługa apologetyczna, która broni wierzenia rzymskiego katolicyzmu. Oświadczył w filmie na YouTube. Byli Żydzi, tacy jak Saduceusze, którzy uznawali tylko pierwsze 5 ksiąg Biblii, tak zwane prawo Mojżesza. Faryzeusze honorowali o wiele szerszy kanon Pisma, który wlicza wszystko to, co znajdujemy dziś w protestanckim Starym Testamencie. Więc co mówi tutaj Jimmy? Jimmy mówi, że faryzeusze i protestanci mieli dokładnie te same księgi. Pytaniem jest, czy faryzeusze mieli kompletne Pisma Starego Testamentu? Czy brakowało im ksiąg? Lub czy wliczali księgi, które nie były natchnionym Pismem? Jeżeli macie Biblię, możecie tam otworzyć, jeżeli chcecie. Wszystko jest na ekranie. W Łukasza rozdziale 16 Jezus mówi do faryzeuszów, którzy słuchali wszystkiego, co mówił. I mówił o przypowieści, która tak naprawdę tyczyła się ich. I jak wiemy, najsławniejszy faryzeusz, którego znamy w Nowym Testamencie, to apostoł Paweł. Zanim nawrócił się na chrześcijaństwo, był znany jako Saul z Tarsu. Był osławionym faryzeuszem, który prześladował, a nawet mordował chrześcijan, czego się później upamiętał dalej w swoim życiu. Ale nawet po jego konwersji, w Dziejach Apostolskich, rozdziale 23, mówi coś interesującego. Mówi, ja jestem faryzeuszem, czas teraźniejszy. Nie, że byłem faryzeuszem. On mówi, że wciąż nim jest. Więc mimo tego, że odrzucił ludzkie tradycje, które zostały dodane do Starego Testamentu, to on wciąż uznawał samego siebie za faryzeusza, co oznacza, że on wciąż przyjmował ten starotestamentowy faryzejski kanon. I sposób, w jaki opisuje Stary Testament, to prawo i prorocy, gdy pisał do kościoła w Rzymie. I w Łukasza rozdziale 16, ewangelista Łukasz podaje, słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I Jezus na końcu tej przypowieści o bogaczu powiedział, w zasadzie zaraz przed tym, do czasów Jana był zakon i prorocy. Zauważcie, że Jezus używa tego samego terminu, by opisać Stary Testament, jaki użył faryzeusz Paweł, prawo i prorocy. To, co mnie uderzyło, gdy to przeczytałem, było tym, że odnosi się do faryzeuszy jako kochających pieniądze. Dlaczego on o tym mówi? Jest tak dlatego, że jest napisane, że oni słuchali wszystkich tych rzeczy, o których on mówił. I wtedy on natychmiast przechodzi w przypowieść. Bogacza i jego 5 braci, którzy reprezentowali tych kochających pieniądze faryzeuszy. I na końcu tej przypowieści powiedział, że oni, odnosząc się do tych faryzeuszy, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. On mówi tutaj o tych 5 braciach z przypowieści, ale pamiętajcie, że tych 5 braci reprezentowało tych chciwych faryzeuszy. On nie mówi tutaj, że oni mieli tylko dostęp, lub że byli zaznajomieni z tymi księgami, lub że mieli większość z tych ksiąg. Greckie słowo dla posiadać jest bardzo specyficzne. To słowo echo. Podobnie jak gdybyście krzyczeli do studni lub w jaskini i echo do was powraca. Słowo dosłownie znaczy mieć coś w posiadaniu. Więc on mówi, że oni, czyli faryzeusze, mają w posiadaniu Mojżesza i proroków. I termin Mojżesza i proroków to termin, który opisuje starotestamentowy kanon, zbiór ksiąg, które są uznawane za natchnione. Więc w zasadzie to, co mówi, jest tym, że faryzeusze są w posiadaniu kanonu Starego Testamentu. Ten sam kanon Starego Testamentu, który dziś mają protestanci, co potwierdził nawet Jimmy Akins z Catholic Answers. I co jest interesujące, jest tym, że gdy czytacie przez cały Nowy Testament, szczególnie przez Ewangelię, Jezus nie mówi tego o żadnej innej żydowskiej sekcie. Był zaznajomiony z Saduceuszami, a Saduceusze uznawali tylko 5 ksiąg mojżeszowych, ale odrzucili proroków. Samarytanie, którzy zostali wspomniani, także uznawali tylko 5 ksiąg mojżeszowych. Uznawali 5 ksiąg, Pentetuach, czyli grecki termin na Stary Testament, ale odrzucili proroków. Eseńczycy, którzy nawet nie zostali wspomniani w Piśmie, posiadali ogromną bibliotekę, 100 ksiąg, które nie są dziś w żadnych dzisiejszych Starych Testamentach. Jedyną żydowską sektą, o której powiedział to Jezus, są faryzeusze. I potem później, w liście do Rzymian, mówi o wyroczniach Boga i rozpoczyna mówiąc, czymże więc góruje Żyd nad poganinem, Żyd nad nieżydem.
i mówi, że Żydom zostały powierzone wyrocznie Boże. I wyrocznie Boże opisują starotestamentowe pisma, tak jak księga Nahuma, Habakuka, Malachiasza i innych, ponieważ w Starym Testamencie, kiedy został przetłumaczony na grecki, dokładnie to samo słowo dla wyroczni, które zostało użyte w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, jest tym samym słowem, które jest opisane tutaj. Ponadto innym powodem, dla którego wiemy, że on mówi o pismach Starego Testamentu, jest to, że on natychmiast cytuje Psalm, rozdział 51, gdy mówi, jest napisane. I jest napisane jest terminem wprowadzającym do księgi Starego Testamentu. Mówi, jest napisane i cytuje Psalm, rozdział 51. I potem kilka wersetów później mówi, jest napisane ponownie i rozlegle cytuje psalmy, tak samo jak księgę Izajasza. Więc Paweł mówi, że księga Izajasza i księga psalmów są obie częścią tych wyroczni Bożych. I potem kończy mówiąc, ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Ponownie jest to ten sam termin, który użył Jezus w Łukasza rozdziale 16, kiedy powiedział, że faryzeusze mieli w posiadaniu Mojżesza i proroków lub prawo i proroków. Jest to ta sama rzecz. Więc mówi, że prawo i prorocy są tymi wyroczniami Boga, co wlicza Nahuma, Habakuka, Malachiasza, Izajasza i psalmy, tak samo jak inne. I terminy takie jak prawo i prorocy lub Mojżesz i prorocy, gdy są używane w Nowym Testamencie, by opisać księgi Starego Testamentu, cytują 11 konkretnych ksiąg Starego Testamentu. I termin prorocy lub wyrażenie napisane przez proroków opisuje 24 starotestamentowe księgi. I one tylko opisują księgi z hebrajskiej Biblii, te same księgi, które są dziś w protestanckim Starym Testamencie. Nie cytują innych ksiąg z kanonu deutrokanonicznego lub apokryfów. I te terminy nazywane są metonimia. Metonimy to terminy używane w Nowym Testamencie, by ponownie opisać starotestamentowe księgi. Są to terminy takie jak jest napisane, czy nie czytaliście. Pisma mówią, prawo i prorocy lub Mojżesz i prorocy. Jest około 15 konkretnych wyrażeń lub 15 konkretnych metonimi, które są używane około 300 różnych razy w Nowym Testamencie. I to jest coś uderzającego. 100% z tych metonimi opisują tylko księgi znajdujące się w protestanckim Starym Testamencie, odnosząc się do około 75% z tych ksiąg. 0% odnosi się do rzymskokatolickich i innych Starych Testamentów. W tym nigdy nie zastosowano ich także do innych ksiąg, do których nawiązywano około 100 razy, takich jak Mądrości lub Syracha. Są do nich nawiązania, ale nigdy nie są bezpośrednio cytowane. Przy użyciu tych terminów jest napisane lub czy nie czytaliście.